Witam wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu Łukaszowi Kowalskiemu za wsparcie mojego kanału na Patronite. Panie Łukaszu, dziękuję. Natomiast chciałbym dzisiaj powiedzieć, a może i zapytać was, może ktoś miał taki przypadek, albo jest w stanie jakoś logicznie wytłumaczyć temat, bo ja na chwilę obecną nie do końca jestem w stanie sobie z tym tak jakby poradzić, tak? I już tłumaczę, o co chodzi. Słuchajcie, tak jak widać, są liczniki tak jakby takie manualne do odczytu, natomiast chciałem zrobić i zrobiłem to, te odczyty, żeby były zdalne na Domoticzu, więc tutaj zostały użyte dwa liczniki PZEM, także jeden jest zamontowany przed falownikiem, drugi za falownikiem. Ok, no i tu tak to powinno wyglądać, tak? Wstępnie wszystko skonfigurowane, wrzucone na Domoticza. Na razie nic od niczego się nie odejmuje. Na razie tylko powinni być i są odczyty, czyli ile tak jakby przechodzi przez falownik, ile falownik podaje w watach i ile dobieramy tych watów z sieci. No i problem polega na tym, że załóżmy po falowniku, jeśli może to tylko tak wyjaśnię, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Ten jest on grid, tak jakby, czyli z sieci, ile dobiera się z sieci, to jest już tak jakby zsumowanie. I teraz, żeby łatwiej to wszystko było wytłumaczyć, sprawa wygląda tak. Tutaj na tym manualnym, ja będę tylko wartości umownych używał, na tym załóżmy liczniku, czyli to co przetworzył falownik, pokazuje na przykład 100 W, tak? Ok. 100 W pokazuje. Z racji tego, że falownik jest ustawiony, że pierwsze solary, później sieć i na końcu bateria, bo mamy taki okres, więc jeśli nie mamy solarów, czyli jeśli nie ma produkcji z paneli fotowoltaicznych, czyli powinno zostać dobrane z sieci. I jest dobrane z sieci. I na tym manualnym liczniku rzeczywiście, ile dobieramy z sieci plus autokonsumpcja falownika i tutaj ile tak jakby idzie na zapotrzebowanie domu. To na manualnych tych licznikach widać, natomiast na licznikach, o których wcześniej wspominałem, czyli za falownikiem, tak jakby, jak najbardziej pokrywa się z tą wartością, czyli na przykład jest to 100 W, jak najbardziej, czyli jeśli nie mamy produkcji z paneli, powinno, załóżmy, być, nie wiem, 120 W, załóżmy, 120 W pobierane z sieci, tak? Natomiast tak nie jest. Z tego, co ja założyłem, bo to zostało złożone dosłownie wczoraj, tak? Wczoraj. Wczoraj czy przedwczoraj, mniejsze o większe, ale chwilę temu zostało złożone i z tego, co ja na dzień dzisiejszy zdążyłem zaobserwować, to sprawa wygląda w ten sposób, że na przykład zużycie jest 100 W, 100 W, to tutaj załóżmy tak jakby dobieranie to jest 30 W, tak? Powinna być większa wartość jak tutaj, a jest mniejsza. Przy takich, tak jakby większych wartościach, na przykład 300 W jest zapotrzebowanie tak jakby budynku,
no to tutaj będzie dobieranie, załóżmy, tam około 150 do 200 W, tak? Czyli nie pokazuje zgodnie z tym, co pokazuje ten manualny licznik. Okej, można by było powiedzieć, Adamo, źle coś tam nakombinowałeś, źle napodłączałeś. No słuchajcie, no parę podłączyłem tych urządzeń, tych elektronicznych liczników. Parę liczników takich skonfigurowałem i wszystko bęgla. I tutaj też powinno bęglać. Natomiast wiecie, jaka jest ciekawostka całej sprawy? Że wszystko się normuje i zaczynają się prawidłowe wskazania robić w momencie, jak wyłączę magazyn energii. Dopiero zaczyna pokazywać tak jakby faktyczne, czyli nie są te dane rozbieżne pomiędzy tymi tak jakby dwoma licznikami, tak? Nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, no bo w zasadzie skoro tak się dzieje, to wniosek jest taki, że nie dobiera z sieci, tylko dobiera z magazynu. Ale ustawienia falownika są, że pierwsze idzie, idą panele, później idzie sieć, później idzie bateria. Druga sprawa, co za tym idzie, jeśli by dobierało z magazynu, to równie dobrze i ten licznik nie powinien wskazywać prawidłowo, tak? Bo nie pobiera z sieci. Natomiast ten wskazuje tak jakby prawidłowo, ten elektroniczny o te 100 W zaniża i pokazuje tak jakby dobierał z magazynu, tak? Co mówię i potwierdza się w momencie wyłączenia magazynu, całkowitego wyłączenia magazynu, wtedy rzeczywiście wszystko się zgadza. Także no taka sytuacja i nie do końca wiem, czym ona jest spowodowana, tak? Przecież normalna sprawa jest, że nie jest wystarczająco, nie możemy pokryć tak jakby zapotrzebowania z paneli, no to powinno dobrać z sieci. Dobiera z tej sieci, ale nie pokazuje prawidłowych, tak jakby prawidłowego doboru czy poboru z tej sieci, tak? Także nie wiem. Nie wiem, tak szczerze powiedziawszy, i tak właśnie pomyślałem, że może to jest godny temat, żeby nagrać i zapytać, może ktoś coś podpowie mądrego, dlaczego tak się dzieje, tak? No, wedle mnie, no nie powinno tak to się zachowywać, nie powinno tak to być, tak? Jeśli mamy ustawiony sieć, tak, że ma dobrać sobie z sieci, no to dobiera z sieci. I okej, okay, przy tym liczniku jak najbardziej pokazuje, że z tej sieci dobiera, wartość się zgadza, wszystko się zgadza. Natomiast licznik elektroniczny niestety się nie zgadza. A dlaczego zaczyna się zgadzać, jak wyłączę całkowicie magazyn energii? Wtedy wszystko idealnie wskazuje, wszystko idealnie się potwierdza. Co praktycznie do 1 ampera, co do 1 wata? No właśnie. Nie wydaje mi się, żeby dobierał sobie, dobierał z magazynu, bo ja nie widzę tak jakby ubytków na magazynie energii. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no to nawet jakby tak było, to ten też powinien wskazywać, załóżmy, zaniżać tą wartość, bo nie bierze z sieci, tylko bierze sobie z magazynu. Okej, okay. Także takie przemyślenie, takie spostrzeżenie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam na moją grupę na Facebooku, jeśli by tam ktoś chciał coś popytać, coś się dowiedzieć, także że zapraszam serdecznie. Trzymajcie się ciepło, do następnego, pozdrawiam, cześć.